Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski, a to jest kolejny podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest rozgrywający reprezentacji Polski i projektu Warszawa, Jan Firlej. Cześć Janek. Cześć, witam wszystkich. Janek, świetnie otwarliście sezon. To zupełnie inna gra w porównaniu z początkiem sezonu ubiegłego. Lider tabeli, na ten moment przynajmniej jeszcze, to chyba napawa optymizmem i pozwala dobrze z rozpędem wejść w sezon, także to też to morale na pewno boostuje dosyć mocno. Tak jest, zgodzę się. Myślę, że wymarzone wejście w sezon. Na razie jeszcze nie, bez porażki. Także nasza gra cieszy nas samych. Oczywiście dążymy cały czas do tego, żeby poprawiać się w każdym elemencie. Mamy takie podejście, taki mental, który mi się też bardzo osobiście podoba. Nie zadowalamy się zwycięstwami samymi w sobie. Chcemy je zawsze wyciskać na maksa z tych meczy, co się da, każdy element, żeby funkcjonował jak najlepiej. Zawsze jest coś do poprawy. Mamy fajną atmosferę, myślę, że fajny flow, dobrze pracujemy, dobrze się napędzamy też wzajemnie do tej pracy. Wiadomo, zwycięstwa będą budować, zawsze budowały też atmosferę, to tutaj nie odkryję Ameryki, ale tak jest po prostu. I cóż, aby w zdrówku, długi, długi sezon, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Mam nadzieję, że w dobrej kondycji będziemy walczyć o kolejne zwycięstwo. Na pewno jednym z waszych dużych atutów jest to, że na przestrzeni tych dwóch sezonów doszło do tak naprawdę kosmetycznych zmian, bo w zasadzie Bartek Bołądź dołączył do was, mówię o pierwszej szóstce, zastąpił on Linusa Webera, który dalej jest obecny oczywiście w zespole, natomiast na ten moment przegrywa rywalizację z reprezentantem Polski, no i teraz dołącza do was Taylor Avril, niezwykle utalentowany środkowy, z którym już też miałeś przyjemność grać. Czy zgodzisz się z tym, że właśnie ta kosmetyka składu tak naprawdę jest również waszym atutem? Tak, zgodzę się, na pewno. Tym bardziej myślę, że tak to się w tym roku ułożyło, że ci nasi reprezentanci, których mamy, byli w krótszym wymiarze czasu, bądź też wcześniej wracali tak naprawdę jedynie poza Bartkiem Bołądziem do zespołu. Ułatwiło nam to troszeczkę przygotowania. To, że te kosmetyczne zmiany nastąpiły i nie było dużych rotacji w zespole, ułatwiło te początkowe gdzieś tam dogrywanie, zgrywanie się. Nie trzeba było tego czasu aż tyle na to poświęcać. Mogliśmy od razu gdzieś tam wyjść na wyższe obroty, czy taktyczne, czy po prostu fizyczne. Także jak najbardziej się zgodzę. Nowi zawodnicy jak najbardziej, myślę, co widać po prostu po meczach. Bardzo dobrze wkomponowali się w ten zespół też charakterologicznie, z czego ja jestem osobiście, myślę, nie tylko ja, ale i cały zespół zadowoleni. Tworzymy fajną grupę ludzi, wszyscy bardzo dobrze trenujemy. Tak jak już wcześniej wspomniałem, napędzamy się na tych treningach, rywalizacja jest zdrowa, sportowa, fajna, na dobrym poziomie. To myślę, że też ma wpływ na to, jak gramy. Jestem przekonany. Powiedz mi, bo w zeszłym sezonie waszym trenerem od początku sezonu był Roberto Santilli, natomiast no, wszyscy wiemy, jak potoczyła się historia włoskiego szkoleniowca. Został on odsunięty od prowadzenia zespołu, zastąpił go Piotr Graban, który dalej jest trenerem i robi naprawdę świetną robotę. Powiedz mi, co ma takiego Piotr Graban, czego nie miał Roberto Santilli, albo czego Roberto Santilli nie miał, co posiada, co ma Piotr Graban? Trzeba by się trochę nad tym zastanowić. Takie pierwsze skojarzenie, które mi przychodzi, to myślę, że Piotrek Graban bardzo dobrze charakterologicznie zna naszą grupę. Bardzo fajnie trafia do zawodników, czy to bardziej doświadczonych, czy mniej doświadczonych, młodszych, starszych. Myślę, że tutaj ma bardzo fajne podejście do zespołu. Potrafi z każdym znaleźć wspólny język, wie jak docierać do tych zawodników i indywidualnie i drużynowo, i myślę, że tutaj bardzo dobrze przekazuje to, na czym mu zależy. My staramy się to realizować jak najlepiej, więc tutaj bym, myślę, taką upatrywał główną może różnicę, a tak na szybko myśląc, między trenerem Santillim a trenerem Grabanem. A czy trener Graban w tej chwili zwraca na jakiś szczególny element przygotowania do meczu uwagę? Mam tutaj na myśli czysto, nie wiem, może defensywa, blok, a także druga linia defensywna, czy jest to skuteczność ataku, czy jest taki konik, na który szczególnie zwraca uwagę trener Graban? Wydaje mi się, że konik chyba nie. Na bieżąco analizuje zarówno trener właśnie, jak i cały sztab razem
elementy, które w danym meczu czy okresie funkcjonują lepiej, które funkcjonują gorzej, i oczywiście na tych, które funkcjonują gorzej lub jest duże pole do poprawy, skupiamy się w tym okresie wtedy bardziej, do najbliższych spotkań. Tych spotkań jest dużo, gramy teraz co 3 dni, więc raczej bym to określił mianem takiego upatrywania tych gdzieś tam słabszych stron i pracowania nad nimi tak, żeby zespół wyglądał jak najbardziej kompletnie. Okej, okay. Wspomniałeś o słabszych stronach, a czy możesz zdradzić, nad czym w tej chwili pracujecie? Nie będę ułatwiał przeciwnikom analizy. Tak jak mówię, no, trener Piotrek ma swoją myśl szkoleniową, razem ze sztabem analizują naszą grę. Myślę, że to bardzo dobrze na ten moment funkcjonuje, co pokazują też wyniki. Jasne. My staramy się wszystko to, co Piotrek nam zaleca na treningach, realizować jak najlepiej, wspierać się, napędzać wzajemnie. Ciężko pracować też na to, żeby ta forma jak najdłużej się utrzymywała. Wiadomo, że będą w każdym zespole wzwyżki formy, będą obniżki formy, to jest normalna przestrzeń sezonu i chcemy po prostu dobrą pracą i taką atmosferą jak najmniejsze różnice, po prostu zacierać te negatywne zniżki, a utrzymać jak najdłużej te wzwyżki formy. Mając przyjemność rozmawiać z Piotrkiem Grabanem, czyli z waszym trenerem, on wspominał o czymś takim, że on bardziej jest kumplem niżeli trenerem, co też już raczej wspomnieć o tym, że też ma przełożenie na atmosferę w zespole. Powiedz mi, czy trudniej jest utrzymać taki rygor treningowy w momencie, kiedy masz luźny stosunek do trenera? To znaczy, szczerze, ja bym określił, że trener Piotrek bardzo fajnie znajduje taki złoty środek na ten moment. Bardzo dobrze to balansuje, bym powiedział, i kiedy trzeba, to jest trochę takim kolegą, ale wydaje mi się, że potrafi też podnieść ton, jeżeli trzeba, to gdzieś tam przywrócić nas troszeczkę na właściwe tory, żebyśmy czasem nie uwierzyli, że już jesteśmy najlepsi w tej lidze, bo rywalizacja nie śpi. Rywale również chcą grać jak najlepiej i wpaja nam to, że my musimy udowadniać się w każdym jednym meczu to, że chcemy się bić o medale w tym roku. Także powiedziałbym, że bardzo fajnie taki złoty środek potrafi znaleźć na ten moment i tak jak mówię, balansuje w odpowiednich momentach, kiedy trzeba, daje trochę luzu, kiedy trzeba, to twardą ręką nas troszeczkę przywołuje do porządku. Janek, ten sezon jest niestety zdominowany przez kontuzje, które niestety waszego zespołu również nie ominęły. Srećko Lisinać i Piotrek Nowakowski obecnie na trybunach. Powiedz mi, czy masz jakieś wieści bądź też dobre wiadomości dla fanów stołecznego zespołu, kiedy potencjalnie moglibyśmy spodziewać się powrotu dwóch środkowych do waszego zespołu? No tutaj myślę, że trzeba by pytać sztabu szkoleniowego, fizjoterapeutów. Oni tutaj razem z lekarzami mogliby na to pytanie lepiej dużo odpowiedzieć niż ja. Na pewno rehabilitacja trwa, powrót chłopaków do sprawności również. Pracują każdego dnia, czy to na siłowni, czy w fizjorumie, nad powrotem po prostu do optymalnej dyspozycji, do możliwości powrotu na pełne 100% do zespołu. Więcej szczegółów ciężko mi podać, to naprawdę trzeba by się pytać naszych sztabowców. Tak jak mówisz, no jest sporo tych kontuzji na początku sezonu, niekoniecznie one dotyczą samych kadrowiczów, jak widać, jest to szerokie spektrum różnych kontuzji, różnych urazów. Trzeba o siebie dbać, trzeba jak najbardziej wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję do tego, żeby ta regeneracja była możliwie jak najlepszej jakości, pilnować się, prowadzić się dobrze i tych meczów jest naprawdę sporo, więc każdy zespół myślę, że będzie walczył o to, żeby w jak najlepszej jakości zdrowotnej w tym sezonie pozostawać. No właśnie, wspomniałeś o kontuzjach. Czy jest jakiś taki złoty przepis na to, jak uniknąć tych kontuzji, bo wspomniałeś również o regeneracji, której nie ma zbyt wiele czasu, grając co 3 dni, dodając do tego jeszcze całą logistykę między spotkaniami, transport, posiłki i tak dalej. Ciężko znaleźć czas na regenerację. Powiedz mi, czy w tej chwili sztab schodzi troszeczkę z obciążeń treningowych,
właśnie wychodząc naprzeciw wam, żeby te treningi były trochę lżejsze i żeby ta regeneracja nie musiała trwać tak długo. Jak to wygląda od strony takiej, powiedzmy, od kuchni, nazwijmy to w ten sposób? Tak, jasne, oczywiście jest to normalne, kiedy jest cięższy okres, bardziej intensywny, jeśli chodzi o ilość meczów, podróży, wyjazdów, te obciążenia są mniejsze. Zdecydowanie my mieliśmy okres przygotowawczy, mieliśmy takie szczęście, że w tym okresie przygotowawczym mieliśmy naprawdę gro drużyny razem tutaj, mogliśmy troszeczkę ciężej pracować, tak jak mówiłem wcześniej, nad walorami fizycznymi. Na to wgranie nie potrzeba było aż tak dużo czasu, ponieważ nie było wielkich zmian w zespole. Myślę, że dobrze pracowaliśmy ten okres przygotowawczy tutaj w Warszawie. Teraz te obciążenia są zdecydowanie mniejsze. Niemniej no, trzeba będzie nimi balansować, bo jednak cały sezon na dynamicznej siłowni czy na krótkich treningach będzie ciężko pociągnąć, że tak powiem kolokwialnie, więc na pewno będą gdzieś. Ale to już sztab będzie podejmował decyzję. Będą gdzieś momenty, gdzie trzeba będzie troszeczkę docisnąć i na jakimś większym zmęczeniu pewnie kilka spotkań rozegrać, ale tak samo jak i my, tak samo reszta zespołów, szczególnie tych, które grają też w europejskich pucharach, no będzie miała ten sam ból głowy. No tak, niestety. Janek, dwóch waszych środkowych, właśnie Piotrek Nowakowski, Sreczko Lisina, czy są na trybunach, rehabilitują się, natomiast świetnie zastępują ich trójka Kuba Kowalczyk, Andrzej Wrona i Juri Sumenik, szczególnie ten trzeci w ostatnich spotkaniach pokazał się z bardzo dobrej strony, jest na ten moment liderem blokujących w naszej lidze, także to jest naprawdę duży wyczyn. A jeszcze właśnie dochodzi do was Taylor Avril, który na dniach ma się pojawić w stolicy. No właśnie, jak zapatrujesz się na ponowną współpracę z Amerykaninem? Jest to na pewno niezwykle barwna i ciekawa postać. Czy masz jakieś szczególne wspomnienie związane z Yankeesem? Z Taylorem wspomnień mamy kilka. No, graliśmy razem przez jeden sezon w Olsztynie. Jest to bardzo pozytywny chłopak, bardzo dobry zawodnik. Wydaje mi się, że super powinien się w naszą ekipę charakterologicznie wpasować. Mówię to na podstawie tego sezonu w Olsztynie. Także myślę, że to będzie fajne wsparcie, oczywiście wzmocnienie, aczkolwiek chciałbym też podkreślić, że w aktualnej dyspozycji naszych środkowych, tak jak sam zresztą wspomniałeś, Taylor też będzie musiał pokazać, na co go stać, bo naprawdę i Andrzej, i Juri, i Kuba Kowalczyk grają naprawdę i trenują bardzo dobrze, więc Taylor na pewno tutaj będzie musiał się też wykazać. Tak, no to jestem przekonany, że tak będzie. A mieliście jakieś ulubione zagranie ze sobą? Czy była to przesunięta haczyk, coś z tyłu? Czy ulubione? Nie. Na pewno Taylor jest zawodnikiem, który jest w stanie grać urozmaiconą siatkówkę na tym pierwszym tempie. Powiedziałbym, że różne opcje w ataku jest w stanie grać, więc jeżeli tylko to zgranie nam pozwoli, to na pewno jest to zawodnik, który, tak jak mówię, potrafi w różnych konfiguracjach do tego ataku nachodzić. Janek, czy wy postrzegacie się jako faworyta do medalu w tym sezonie? Macie bardzo dobre otwarcie ligi. Zeszły sezon w zasadzie, gdyby nie fakt, że trafiliście na rozpędzoną Zaxę Kędzierzyn-Koźle w ćwierćfinale plus ligi, myślę, że śmiało moglibyście się bić o medale w czwórce, natomiast no nie udało się. W tym roku ten początek sezonu jest zupełnie inny. Zbieracie punkty, kolekcjonujecie i na ten moment, przynajmniej stan na teraz, jesteście liderami tabeli. Powiedz mi, czy wy czujecie, że to może być ten sezon, gdzie no, jakiś krążek zawiśnie na waszych piersiach? To znaczy, na pewno taki cel sobie postawiliśmy przed sezonem. Medal w tym roku jest naszym celem, ale stąpamy twardo po ziemi. Myślę, że cały skład, zarówno zawodnicy, jak i sztab, bardzo fajnie i bardzo z taką dozą odpowiedzialności, respektu, ale też pewności siebie podchodzą do tego celu. Stąpamy twardo po ziemi, wiemy, na co nas stać, ale nie chcemy gdzieś tam na chmurce odpływać i wieszać sobie tych medali czy jakichś innych osiągnięć przed
przed tak naprawdę najważniejszymi meczami i chcemy w każdym kolejnym spotkaniu wychodzić, jakby to był ten najważniejszy mecz. Sami sobie to przypominamy przed każdym spotkaniem gdzieś tam wspólnie w szatni. Trener Piotr Graban również nas upomina, że tak jak wcześniej też już wspomniałem, każdym następnym meczem musimy udowadniać to, że chcemy bić się o te najwyższe cele w naszej lidze. Rywale nie śpią, są to również topowe zespoły, topowi zawodnicy, każdy będzie chciał z tych, myślę, sześciu zespołów zawiesić sobie taki krążek, więc zdajemy sobie sprawę, na co nas stać, ale twardo stąpamy po ziemi i chcemy w każdym spotkaniu pokazywać właśnie naszą siłę. A jaka jest największa siła w tej chwili obecnie projektu Warszawa? Powiedziałbym, że zespołowość, może takie, mówiąc kolokwialnie, wyświechtane trochę powiedzenie, ale patrząc po prostu, nawet po prostu po spotkaniach, które tej pory rozegraliśmy, uważam, że były to spotkania, w których każdy w danym momencie potrafi ten ciężar troszkę więcej wziąć na swoje barki i to niezależnie od pozycji, czy bardziej charakterologicznie, czy bardziej czysto siatkarsko, czy gdzieś tam nawet chłopaki, którzy na ten moment mają mniej okazji do grania, którzy na pewno będą mieli swoje szanse w sezonie, nas fajnie dopingują, wspierają z ławki. Chłopaki w ataku potrafią się wymieniać tym ciężarem, również przejmować raz jeden, raz drugi trochę więcej, czy w defensywie. Uważam, że to wszystko właśnie do kupy zbierając daje taką zespołowość i życzyłbym sobie, żeby to tak zostało, żeby każdy w tej drużynie się czuł i wiedział, że jest potrzebny. I jeśli każdy naprawdę gra na swoim poziomie, to ta zespołowość, myślę, że będzie naszym mocnym punktem na przestrzeni całego sezonu. Wspomniałeś o dopingu chłopaków z ławki, ale ja chciałbym się na moment zatrzymać też przy dopingu na trybunach, ponieważ wydaje się, że Warszawa na nowo pokochała ligową siatkówkę. Fanów na meczach projektu zdaje się być coraz więcej. To chyba przyjemne uczucie grać przy pełnej hali ligowe spotkanie. Jasne, że tak. Chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że na razie wszystkie domowe mecze były wyprzedane. Także widać, że kibice są głodni siatkówki. Cieszy pełna hala. Tak jak mówię, niosą nas dopingiem, szczególnie o tych późniejszych porach. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że tak licznie pojawiają się w halach, mimo że na przykład gramy o 21 w środku tygodnia i oni muszą na następny dzień pojawić się w pracy, pewnie w dużej większości, ale przychodzą i kibicują, wypełniają tą halę, za co chciałbym im bardzo podziękować z tego miejsca. Ja zarówno jak i cały zespół na pewno, bo dają nam duże wsparcie. Oby tak dalej. My postaramy się im odwdzięczyć jak najlepszą grą na parkiecie i razem gdzieś tam kroczyć po kolejne zwycięstwa. Janek, sporo się mówi właśnie o terminarzu ligowym, że no, jest on przeciążony. Liga jest też skrócona o bodajże 3 tygodnie ze względu na fakt, że reprezentacja Polski ma rozpocząć zgrupowanie, którego głównym celem będzie przygotowanie tej naszej reprezentacji do Igrzysk Olimpijskich. Jak ty się odnajdujesz w tej lidze, bo dużo się mówi właśnie, że terminarz jest przeholowany, że gracie co 3 dni, nie ma czasu na regenerację, trening, nie ma kiedy się wyspać. I jakie jest zdanie Janka Firleja na ten temat? Czy w twoim odczuciu granie co 3 dni na takiej intensywności jest spoko, czy nie? Wydaje ci się, że też już czujesz się zmęczony. To znaczy, jeśli chodzi o intensywność, bardziej ja bym zwrócił uwagę, jedyne co myślę, można by troszeczkę usprawnić, to te opóźnienia meczy, które często na ten moment występują i gdzieś tam wchodząc w rozgrzewkę, w takie spotkanie, gdzie ta rozgrzewka, no wiadomo, zawsze ma określoną długość i w określonych momentach krok po kroku pewne gdzieś tam etapy są przeprowadzane i takie opóźnienie często trochę wybija z przygotowania do meczu. Jedynie tutaj myślę, że można by to troszkę usprawnić i po prostu zaczynać może o porach, o których jest planowane spotkanie i ewentualnie jeśli z opóźnieniem meczu, to być może gdzieś tam słyszałem, że też jest taki pomysł właśnie, żeby telewizja po prostu wtedy wchodziła na od razu pierwszą możliwą akcję po zakończeniu wcześniejszego spotkania. Myślę, że to też by ułatwiło i troszeczkę usprawniło takie przygotowanie do meczu i tą jakość tego spotkania później.
bo tak na przykład ostatnio graliśmy mecz z, u siebie z Lublinem i planowało miał być mecz o 21, zaczęliśmy o 21.25, więc no, jest to prawie pół godziny opóźnienia. Tą rozgrywkę trzeba wydłużać, skracać, trochę się przymrozić, trochę nie wiadomo kiedy co zrobić do końca, ile tam ten mecz jeszcze będzie trwał, który się kończy, więc myślę, że tutaj co do intensywności wszyscy mamy takie same warunki, więc każdy gra praktycznie tyle samo, jeśli chodzi o zespoły, które grają też w europejskich pucharach. Także ja myślę, że taka jedyna jakaś fajna poprawka, usprawnienie, które zresztą słyszałem, tu nie jestem pomysłodawcą, słyszałem, że jest taki pomysł i fajnie jakby on wszedł w życie, bo na pewno by to, tak jak mówię, usprawniło takie przygotowanie i dla zawodników też ułatwiło wejście w mecz na pełnych obrotach. Ale też coraz głośniej słychać zawodników, bo chociażby Łukasz Kaczmarek czy Olek Śliwka wyrażają już oficjalnie swoje niezadowolenie ze względu na ilość tych spotkań. Zaksa też przez to, że terminarz jest tak nabakowany jak kabanos, nie pojedzie kolejny raz na klubowe Mistrzostwa Świata, co też jest dosyć smutne, bo być może nie jest to najbardziej jakościowy puchar na świecie, natomiast no, klubowe Mistrzostwo Świata zawsze brzmi dobrze. Czy zgodzisz się ze zdaniem tych zawodników, że po prostu no, tych kolejek 30, mam tutaj na myśli sezon zasadniczy, jest za dużo i plus liga w swoim odczuciu powinna zostać skrócona, zmniejszona? Znaczy, na pewno trzeba pamiętać o tym, że zawodnicy, którzy występują w tej reprezentacji tak naprawdę od deski do deski, grając cały pełny sezon kadrowy, mają naprawdę bardzo dużo tego grania i tak jak chłopaki tutaj chociażby z Zaksy czy z innych klubów, no praktycznie 12 miesięcy w roku z jakimś tygodniowym urlopem grają w tą siatkówkę, więc no też nie dziwię im się, że te organizmy są przeciążone i gdzieś tam ten poziom sportowy jest ciężej utrzymać wtedy i zdrowotnie przede wszystkim organizmy są wycieńczone i troszkę to jest bardziej wtedy walka z samym sobą, żeby to zdrowie utrzymać. Rozumiem ich jak najbardziej, także no w tej sytuacji nie wiem jaki tutaj złoty środek by znaleźć trzeba, bo zawodnicy, którzy tej reprezentacji mają wtedy mniej, mają też przerwy wakacyjne, więc rozumiem jak najbardziej podejście i gdzieś tam no taki sprzeciw czy wyrażanie swojej opinii chłopaków, no po prostu te siatkówki mają przez cały rok wiele, wiele sezonów z rzędu, od deski do deski 12 miesięcy niemalże. A ty masz tej siatkówki za dużo? Nie, myślę, że nie. Ja cały czas walczę o to, żeby się rozwijać, żeby do tej prezentacji wejść. Staram się jak mogę. Ostatnio miałem miesiąc wakacji, więc myślę, że to jest taki optymalny okres, gdzie człowiek może się trochę odciąć, zregenerować, zapomnieć o tej siatkówce i zająć się troszeczkę czymś innym, a po tym okresie zwrócić sobie na spokojnie do treningów, też przede wszystkim dla zdrowia organizmu, który przez pozostałe miesiące jest obciążony dosyć mocno. Jest to zbawienne, bo można wyciszyć urazy, można się zająć trochę rehabilitacją. Mówię tu o zawodnikach, którzy mają jakieś problemy zdrowotne, mniejsze bądź większe, które w sezonie im dokuczają w takim okresie miesięcznym. Myślę, że można to fajnie wyciszyć, no ale tak jak mówię, no niech wszyscy mają taką możliwość. Janek, właśnie wspomniałeś o zdrowiu, ja też przypomniałem sobie, że grając w Katowicach miałeś problemy zdrowotne. Powiedz mi, jak wygląda sprawa teraz, czy wszystko jest w porządku, czy twoje dolegliwości, które miałeś gdzieś tam jeszcze ci doskwierają i czy możesz już zapewnić kibiców, że jest lepiej? Tak, dziękuję. Na ten moment wszystko wróciło do normy. Faktycznie gdzieś ten drugi, szczególnie ten drugi sezon, bo to się wtedy zaczęło w Katowicach. No problemy jelitowe, gdzieś tam dosyć, jak się okazało, głębsze, które rozregulowały mój cały organizm. Zajęło mi to mniej więcej dwa sezony, czyli ten cały rok w Katowicach i jeszcze ten szczególnie początek sezonu w Olsztynie, do powrotu do takiej, powiedziałbym, pełnej sprawności, ale na zasadzie właśnie funkcjonowania organizmu. Dużo pracy, dużo gdzieś tam wyrzeczeń, ale też prowadzony przez Natalię Palmowską, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, która mi bardzo pomogła wyjść na prostą. Także na ten moment wszystko jest ok. Mam nadzieję, że tak już zostanie.
Super. Janek, tyle jeżeli chodzi o ligowe granie, natomiast mam jeszcze kilka luźnych pytań. Część jest od kibiców siatkówki. Mamy również dwa pytania dodatkowe. Jedno od plusligowego zawodnika, a jedno jest od... A, za chwilę ci powiem. Okej, okay, najpierw kibice. Janek, twoje top 3 rozgrywających XXI wieku. Top 3, no kurczę, trzeba by tutaj się na pewno chwilę zastanowić. Na pewno wskazałbym tutaj Pawła Zagumnego. Myślę, że jeśli chodzi o taki zwariowany styl, na pewno Luciano De Cecco. No i trzecia, jakby tutaj nie poziomuje, który pierwszy, który drugi, który trzeci, po prostu trójka, którą bym wyróżnił. No jest kogo wybierać. Myślę, że Benjamin Tonutti na pewno za całokształt. O, nie ma żadnego Brazylijczyka. Mówię, no myślę, że można by tu wymieniać. No tak, 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 oczywiście. Nie, nie ma problemu. Jest kupa klasowych graczy, jeśli chodzi o XXI wiek, jeśli bierzemy pod uwagę, to kupa graczy, których można by wyróżnić i wybierając jednego, na pewno nie skreślałbym innego, czy nie pomijał po prostu. Jeśli pytasz o trójkę, wybieram taką, ale okay, jak najbardziej. No nie ma problemu. Jest z czego wybierać. Jasne. Okej, okay. Janek, czy miałeś najgorszy moment w swojej karierze, czy sądziłeś, że jest taki moment i czy mógłbyś podzielić się z kibicami, kiedy to było? Zaznaczyłbym bardziej w przygodzie na ten moment jeszcze siatkarskiej. Czy najgorszy moment? Pytamy o sportowy? A chyba tak, chodzi o sportowy moment. Tak. Sportowy. No myślę, że ten mecz decydujący w Olsztynie, gdzie graliśmy trzeci mecz decydujący o awansie do najwyższej czwórki z Bełchatowem i prowadziliśmy 10-1 w tiebreaku. I ten mecz nam się wymsknął na ostatniej prostej. Jest to takie spotkanie, które gdzieś tam w tej głowie siedzi. Wszystko gdzieś tam myślę, że razem nawet wtedy z trenerem Javierem Weberem na spokojnie sobie przeanalizowaliśmy, natomiast jednak niewykorzystana szansa boli, tym bardziej, że byłaby to myślę fajna niespodzianka i też powrót do gry o medale dla Olsztyna po wielu, wielu latach. Ale niestety jednak zabrakło chyba trochę doświadczenia, trochę ogrania w naszych szeregach, trochę chłodnej głowy i chyba 10-7, jak dobrze pamiętam, w tym tiebreaku wypuściliśmy i przegraliśmy chyba do 13, jeśli dobrze pamiętam, to taki moment, który boli i który gdzieś tam został w pamięci. Okej, okay, dzięki. No to by jak najmniej takich momentów. Janek, czy jest zawodnik, z którym chciałbyś zagrać w zespole? Czy jest zawodnik, z którym chciałbym zagrać w zespole? Chyba nie. Nie myślałem, szczerze powiedziawszy, o tym, więc musiałbym pewnie chwilkę zastanowienia tutaj mieć, ale wydaje mi się, że jakiegoś takiego jednego na ten moment nie mam. Zawsze staram się w drużynie, w której aktualnie gram, wycisnąć maksa z naszego stylu, grać jak najbardziej efektywnie. Natomiast jeśli chodzi o jakiegoś konkretnego jednego gracza, chyba nie mam. Ja już się nie nadaję, jakby co. Janek, czy trenerzy nie mają ci za złe, kiedy grasz na plaży przed sezonem zasadniczym? Nie, do tej pory żaden z trenerów nie miał z tym problemu, a wręcz bym powiedział, że nawet zapatrywali się na to bardzo pozytywnie, pytali jak idzie, jak rozgrywki, okay. Jak jeszcze były to okresy, gdzie tej plażówki miałem więcej, więc nie było z tym problemu. Okej, okay, a jest jedno pytanie właśnie od chłopaka, który pytał o coś takiego właśnie. Co skłoniło cię do tego, żeby wziąć udział w turnieju 3 lata temu w Lublinie, w siatkówki plażowej? 3 lata temu w Lublinie? Tak. Co mnie skłoniło? No teraz chyba już nie pamiętam. Chęć realizacji na pewno. Tak, no lubię, ja lubię bardzo ogólnie plażówkę, tą odmianę siatkówki i nie jest tajemnicą, że od zawsze, od młodego lubiłem i w młodzieżowej siatkówce startowałem zawsze w mistrzostwach Polski, czy to młodzik, czy to kadet, juniorze chyba też, jeśli dobrze pamiętam. Chodziłeś do finałów? Sprawia mi to frajdę. W kadetach chyba byłem w turnieju finałowym,
Jeśli dobrze pamiętam, w juniorze, nie chcę skłamać, już teraz nie jestem pewny, ale zawsze po prostu lubiłem tą odmianę siatkówki, a przy okazji poruszać się w tej dyspozycji przez wakacje, zostać fajnej, wtedy gdzieś to wejście w sezon jest dużo łatwiejsze. No tak, bo zgadza się. A pamiętam, że ze Śląska nie wychodziłem, no, ale w Śląsku mieliśmy dosyć sporo ośrodków sportowych, które dysponowały po prostu dobrymi Śląsk, tak jest, zawodnikami. Śląsk plażówką. Tak. No to my mieliśmy z Marcina Kantora, między innymi to brat Piotrka Kantora, który obecnie gra na Urturę, także tam był jeszcze Michał Kądzioła, cała Dąbrowa Górnicza, tam cały Będzin, pierwsza liga, Damian Zborowski. Tak, w Dąbrowie bardzo fajne ośrodki plażowe. Tak. Tam A w ogóle przyjemność. tam jest naprawdę bardzo fajny park Zielona, w którym też często grywaliśmy i mogę tylko polecić, nie tylko dla fanów siatkówki plażowej, ale też ścieżek rowerowych, bo są tam też stawy i można się przejechać, patrzeć, jest naprawdę fajnie, także polecam to miejsce. W siatkówkę plażową oczywiście też można pograć. No nie, ja ze Śląska nie wychodziłem, niestety byłem chyba za słaby po prostu, co tu dużo mówić. Zadałem pytanie Oskarowi Kaczmarczykowi, która z drużyn w Plus Lidze będzie grała najbardziej kombinacyjną siatkówkę. Oskar odpowiedział, że to będą Suwałki. Ja odpowiedziałem, że to będzie projekt Warszawa. I faktycznie zauważyłem, że z Arturem Szalpukiem czasami gracie zbiegnięcia z lewego skrzydła, takie 3/4 za środkowym. Powiedz mi, co skłania cię do grania kombinacji? Czy generalnie w siatkówce od tych kombinacji się odchodzi w tej chwili? Zaczynając od pierwszego pytania, co skłania mnie? Myślę, że trochę też taki mam styl i od gdzieś tam młodzieżowych ekip, w których grałem, takich też trenerów miałem, którzy taki styl gdzieś preferowali. Był to efektywny styl w tamtym czasie. Ja troszkę tym nasiąknąłem. Potem gdzieś podpatrywanie takich rozgrywających, którzy kiedy byłem właśnie w takim wieku gdzieś tam kadet junior młodzieżowym, grali kombinacyjnie, grali widowiskowo i czym też nasiąkałem. Myślę, że to po trochu na pewno to, że siatkówka to jednak jest też jakiś tam show dla kibiców i kibice lubią widowiskowość, więc czasami można, myślę, wpleść te zagrania takie niekonwencjonalne. Co do drugiej części pytania, odchodzi się zdecydowanie. Uważam, że siatkówka idzie w stronę siły, w stronę takiej fizyki, fizyczności, co pokazują najlepsze w tej chwili ekipy na świecie, też między innymi nasza reprezentacja, że niekoniecznie ta kombinacja, a gdzieś powtarzalność, dokładność i bazowanie na sile, na mocy. Oczywiście, jeśli ma się do tego odpowiednich zawodników, którzy też mają warunki fizyczne, ale tak uważam, że odchodzi się w tej chwili te najlepsze ekipy takich, powiedzmy, ułańskich fantazji już nie preferują. A Marcin, Jan już wspominał o tym, że pragmatyzm wygrywa, nawet nie tyle siła, co pragmatyzm taki, że w momencie, kiedy ma zagrać kombinację, to on musi mieć pewność, że w każdym momencie seta może ją zagrać. A zagrałbyś taką kombinację przy stanie po 24? Nie, i tu się zgodzę jak najbardziej, że takie kombinacje są miłe dla oka, są efektowne, również niekiedy efektywne, natomiast na pewno zgodzę się, że jest to bardziej taka dekoracja trochę może meczu, miły moment dla oka, ale na pewno każdy rozgrywający czy każdy zespół tak naprawdę w decydujących momentach będzie stawiał na swoje najmocniejsze strony, na swoje najbardziej sprawdzone zagrania, więc jak najbardziej się tutaj zgodzę. Natomiast uważam, że gdzieś tam wpleść takie zagrania w różnych spotkaniach, jeśli jest do tego odpowiedni moment, jest fajnie. Pewnie, ja się z tym też zgodzę, bo
później można obejrzeć sobie highlights na YouTubie albo coś z tego typu. Także Dante, wiem, że Dante Amaral bardzo lubił grać takie 3/4 ze swoimi rozgrywającymi, czy to w klubie, czy w reprezentacji Brazylii, ale no to też trochę inna siatkówka była, bo wtedy ta inna siatkówka, inne czasy, tak jest. Inne czasy, no tamte pół tempa jednak, czy nawet całe tempo wolniej się grało, no i on wchodząc powiedzmy na te 3/4 stan, no to no, robił to w świetny sposób. No dzisiaj myślę, że nie miałby już tyle miejsca na siatce, żeby tam się tam wjeżdżać w te 3 metry. Okej, Janek, dwa ostatnie pytania. Pierwsze jest od Kuby Bednaruka. Jakie były pierwsze słowa Kuby Bednaruka, które do ciebie skierował? Strzelam, że Kuba je będzie pamiętał w takim bądź razie, jeśli tak, o to ja je mam zapytał. Zapisane. Pierwsze słowa, rozumiem, że już w klubie, tak? W ogóle, które do ciebie wypowiedział. Kurczę, no pamiętam, że zamieniliśmy chyba kilka zdań na turnieju finałowym w Częstochowie Juniorów, ale czy to były pierwsze nasze... Czy to był pierwszy nasz kontakt? Przynajmniej ja pamiętam, jakby to był pierwszy, być może był gdzieś wcześniej. Pierwsze spotkanie, jak bilet w nieznane. Tak Nie, oczywiście. Jest. Okej, okay, dobra. No, no tam Kuba przychodzi coś do głowy? Tak, tam Kuba, jeśli mówię, to ten moment mi przychodzi do głowy, tam Kuba się zapytał, czy byłem zainteresowany w ogóle dołączeniem do Warszawy i gdzieś tam się zaśmiał, że chyba Radom cię nie puści, ale zobaczymy. Coś takiego to było mniej więcej, natomiast nie wiem, czy to było faktycznie nasze takie pierwsze spotkanie, ale jestem bardzo ciekawy, jakie Kuba tak, ma tutaj na myśli. Okej, mam tutaj cytat, zagrasz u mnie w Warszawie, to znaczy, nie wiem, właśnie, możliwe, że podkolorował trochę teraz, wiesz, no, w czyli, postaci czyli siedzi. Dobrze gdzieś tam, czyli dobrze tak, gdzieś tam tak, pamiętałem. Tak, tak. Takie były właśnie nasze gdzieś tam pierwsze to spotkanie. Czyli to wychodzi na to, że to był ten turniej finałowy Tak, tak, tak. Mistrzostw Polski Juniorów w Częstochowie. Tak, zgadza się, okej, okay. Czyli wszystko się zgadza. Okej, okay. I drugie pytanie jest od jednego z plusligowych zawodników. Za chwilę się dowiesz od kogo, natomiast najpierw poznasz treść pytania. Okej. Każdy zawodnik ma trenera, do którego mówi tata. Każdy trener ma zawodnika, o którym drużyna mówi synek. Czy o Jakubie Bednaruku możesz powiedzieć tata i czy on może powiedzieć o tobie synek? Myślę, że w pewnym stopniu na pewno, ponieważ Kuba dał mi szansę zaistnienia, wejścia do tej Plus Ligi, za co zawsze jestem mu wdzięczny i zawsze to powtarzam. Dał mi tą możliwość dołączenia do zespołu, gdzie jeszcze w ogóle wtedy Paweł Zagumny był pierwszym rozgrywającym, więc dla mnie spełnienie marzenia. Pamiętam, że porozmawialiśmy i Kuba mówi tam... No, za tydzień gdzieś tam się dzwonimy, dasz znaka, ja następnego dnia już odzwoniłem, że jak najbardziej jestem za i wszystko mi pasuje. Myślę, że pod tym kątem na pewno dał szansę, zaopiekował się w tym pierwszym roku, pokazał, wprowadził do tej ligi, pokazał do zespołu najpierw w ogóle, pokazał jak to wygląda, z czym to się je, bo gdzieś tam na tamtym etapie nie miałem możliwości, jak dobrze pamiętam, zbyt dużej grania w reprezentacjach młodzieżowych, więc taki przeskok z juniora, typowego klubowego poziomu juniora do plusligowego zespołu gdzieś tam na tamten moment środka tabeli, no był dużym przeskokiem i trzeba było szybko się połapać, o co w tym wszystkim chodzi. Także pod tym kątem myślę, że jak najbardziej tak. Okej. A zwracał się tak do ciebie kiedyś? Czy na czasie, czy na treningu? Tak, prześmiewczo Kuba tam lubił łaska potargać jakiegoś, chłopaki to chętnie jak zawsze. Podłapywali. Tak, okay. Chłopaki to chętnie podłapywali, więc gdzieś tam się zdarzało. Okej, to może teraz chcesz zgadnąć, od kogo to pytanie? Pozwolę sobie się miło zaskoczyć, oświeć mnie. Okej, Wojtek Żaliński zadał to pytanie. Wojtek Żaliński, okej. Pozdrawiam Wojtka. Trzymamy oczywiście kciuki tutaj za szybki powrót do zdrowia, do pełnej sprawności. Wojtas, czekamy na ciebie na boisku. Tak jest, jak najbardziej. A jeszcze takie dwa szybkie ode mnie. Wspomniałeś o Pawle Zagumnym, czy tak? Było coś takiego, że per pan wchodzą do szatni, trzeba było powiedzieć, czy była duża trema, kiedy spotkałeś się Pawła Zagumnego pierwszy raz w szatni? To znaczy była trema wtedy w naszej ekipie, natomiast ja jakoś tak... bardzo Z butem zadowolony z jechałeś. możliwości, nie, ja bardzo zadowolony z możliwości współpracy i w ogóle podpatrywania gumy
Jakoś tak po prostu nawet o tym nie myślałem, czy to będzie jakaś trema, waliłem prosto z mostu z pytaniami i bardzo się cieszyłem, chciałem po prostu wyciągnąć takiego maksa, natomiast faktycznie było tak, że w tym przygotowawczym okresie pierwsze kontakty, szczególnie z tymi młodszymi zawodnikami, były takie sztywniejsze, natomiast Guma tą granicę starał się skracać, pokazywał, że nie gryzie, a ja tam od razu byłem pełny szczęścia, takiego optymizmu i radochy, że mogę, kurczę, od takiego gracza się uczyć. A przypominasz sobie coś, co Paweł Zagumny ci powiedział i zapadło ci to w pamięć i pamiętasz to do tej pory? Czy jakąś jedną sentencję? Chyba nie, myślę, że bardzo doceniałem to, że kiedy chciałem się go zapytać o coś więcej niż jakąś tam pojedynczą piłkę, to potrafił wziąć rolkę, gdzie na tamten moment raczej wolał skorzystać z opieki fizjo, potrafił wziąć rolkę, usiąść obok, porolować się i odpowiedzieć na pytanie, czy zasugerować pewne rzeczy, jak trzeba było to opierdzielić za jakieś głupoty, oczywiście siatkarskie, także to mi tak bardziej zapadło w pamięć, a ja jak taka gąbka chciałem chłonąć i bardzo byłem zadowolony właśnie z tego, że no, że mogę wykorzystać ten moment i gdzieś tam tych rad sobie do serca wziąć. Jasne. Okej, Janek, ostatnie ode mnie. To jest pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Prawdopodobnie nie odpowiadałeś jeszcze na nie. Gdyby wpadło do ciebie 5-6 kibiców siatkówki na kwadrat, co byś im ugotował? Co bym im ugotował? Tak. Z racji tego, że moje umiejętności kulinarne nie stoją na najwyższym światowym poziomie, myślę, że... Nie, myślę, że mógłbym zrobić moje ulubione popisowe danie, jakiegoś dobrego omlecika na słodko, być może z jakimś, nie wiem, skyrem i owocami, coś takiego bym mógł im zaserwować. Zjedliby dobre śniadanko, polecieliby dalej. Okej, dzięki. Janek, to było moje ostatnie pytanie. Jak zwykle było mi bardzo przyjemnie móc gościć się na podcaście Volley Time. Także dziękuję ci serdecznie i chciałem ci życzyć wszystkiego dobrego i powodzenia w nowym sezonie. Będę na pewno śledził wasze wyniki i mam nadzieję, że spotkamy się na ligowych parkietach już niedługo. Dzięki bardzo za fajną rozmowę, również pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczyska. Cześć, wszystkiego dobrego.